Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj w ten poniedziałkowy poranek chciałbym zaprosić was do drugiej księgi Kronik do piątego rozdziału i wspólnie chciałbym, żebyśmy przeczytali od 11. wersetu, gdy kapłani wychodzili z miejsca świętego, a wszyscy obecni tam kapłani poświęcili się bez względu na przynależność do grupy. Wszyscy śpiewawcy, lewici, to jest Asaf, Heman, Jedutun ich synowie oraz bracia stali odziani w bisior z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza wraz ze stu dwudziestoma kapłanami gotowymi do zagrania. Mieli oni razem, trębacze i śpiewacy, wznieść wspólny głos dla uwielbienia Pana i dla wyrażenia Mu wdzięczności. Kiedy więc zadali w trąby, zagrali na cymbałach i na innych instrumentach do wtoru pieśni uwielbiającej Pana za to, że jest dobry, i że jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana napełnia się obłokiem. Z powodu tego obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani spełnić służby. Zobaczcie, że w tym fragmencie widzimy, że Bóg wylewa swoją chwałę, gdy Jego lud uwielbia Go, gdy Jego lud Go chwali, gdy przychodzi z uwielbieniem. Nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie w naszych domach, w naszych zborach, w naszych sercach, dopóki nie zaczniemy go chwalić, kiedy nie staniemy jednomyślnie, jednym sercem, choć może wieloma językami, wychwalając Boga, Króla, Królów, Pana, Panów. Jest to kulminacyjny moment poświęcenia świątyni Salomona, ale też jest to moment pełen symboliki i głębokiego takiego znaczenia duchowego, które warto rozważyć dzisiejszego poranka. Pierwszą rzeczą, którą, która rzuca się w oczy, to jest jedność i poświęcenie kapłanów i lewitów. Wszyscy oni oczyścili się niezależnie od swoich oddziałów i przygotowali się i byli oddani tej sprawie. Ta czystość, o której tutaj widzimy, jest takim symbolem jedności wspólnoty wierzących przed Bogiem. Kiedy w naszym życiu duchowym. Dążymy do jedności, do wspólnego poświęcenia się w służbie Bogu, wtedy możemy oczekiwać tego, że Boża chwała stąpi na zgromadzenie świętych. Oczyszczenie kapłanów może też być dla nas symbolem naszego oczyszczenia, przygotowania na spotkanie z Bogiem w modlitwie i w zgromadzeniu świętych podczas uwielbienia. Zobaczcie, jak ważne jest to, żebyśmy przychodzili, mieli świadomość tego, żeby przychodzić na zgromadzenie świętych. Oczyszczonymi, przygotowanymi, aby móc razem w jedności i czystości serca wielbić Boga i oddawać mu chwałę. Lewici chwalili Pana mówiąc, że jest dobry, że Jego łaska trwa na wieki. Te słowa przypominają nam o tym, że Bóg jest stały, niewzruszony i Jego dobroć trwa na wieki. O, przypominają nam również o Jego wiecznym miłosierdziu i w chwilach trudności, wyzwań, jakichś zmagań, warto pamiętać o tym, że Bóg jest zawsze dobry. Że Bóg jest miłosierny, że Bóg nigdy się nie zmienia, że wczoraj, dziś i na wieki jest taki sam. Fragment z drugiej księgi kronik jest przypomnieniem o potędze wspólnej modlitwy, wspólnego uwielbienia, wspólnej chwały w obecności Boga i wzywa nas do jedności, czystości i jeszcze głębszego doświadczenia Bożej obecności. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest na wieki taki sam. A my, każdego dnia, kiedy gromadzimy się w modlitwie, starajmy się o to, abyśmy byli przygotowani i czyści. A kiedy przychodzimy na zgromadzenie świętych, oczekujmy tego. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, oczekujmy, że Boża chwała spocznie na zgromadzeniu i będziemy mogli uwielbić i wywyższyć i wyrazić swoją wdzięczność Bogu za wszystko, co robi w naszym życiu. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.